dobry. Szanowni Państwo, do 10 maja na całym świecie podano już 1,32 miliarda szczepionek na COVID. Do Polski dotarło prawie 17 milionów, z czego zostało już wykorzystanych prawie 14 milionów, a w pełni zaszczepionych Polaków 3,7 miliona. To wynik nieco poniżej średniej europejskiej, 11,1%, bo w przypadku Polski jest to 9,7%. Od dłuższego czasu najlepiej wyszczepionym krajem na świecie pozostaje Izrael. W przypadku Europy wyścig o ten status lidera w zasadzie rozgrywa się pomiędzy trzema państwami. Wielka Brytania, poziom 26%, Węgry nieco niżej, na drugim miejscu i Serbia z wynikiem 24%. Warto dodać, że te obydwa państwa korzystają również ze szczepionek niezarejestrowanych na terytorium Europy, czyli Sputnik V. Jeśli chodzi o tempo szczepień w ostatnich dniach, to najwięcej tych szczepień wykonuje się w Mongolii. To państwo również jest jednym z globalnych liderów tempa szczepień w skali świata z poziomem 19%. W Europie najwięcej, najszybciej szczepi się na Węgrzech i tam w przeliczeniu na 100 mieszkańców dokonuje się jednego wkłucia dziennie, w Polsce 0,7. Warto wspomnieć, że od 9 maja w Polsce mamy już otwarty dla wszystkich grup wiekowych system rejestracji szczepień. Wszyscy możemy to już zrobić, wszyscy dorośli. Niestety aż 60% Polaków nie zdecydowało się do tej pory na wybór terminu i to niestety bardzo źle wróży dla perspektywy, na którą wszyscy czekamy, czyli osiągnięcia odporności populacyjnej dla całego kraju. Dlatego apeluję z tego miejsca, szczepmy się dla swojego zdrowia i w trosce o innych. Powiązana ze szczepieniami jest inicjatywa, o której mocno dyskutowaliśmy w tym tygodniu na moim fanpage'u facebookowym, aby na terytorium Unii Europejskiej wprowadzić certyfikaty szczepionkowe, zwane czasem zielonymi paszportami covidowymi. Otrzymywałyby je osoby, które spełniają jeden z warunków, czyli po pierwsze bądź są ozdrowieńcami, bądź są po szczepieniach, bądź mają aktualny negatywny test covidowy. Wbrew temu, co się o nich mówi, nie mają dyskryminować, ale ułatwiać dostęp do niektórych usług i nie ma się co ich bać. Ich wprowadzenie będzie miało charakter terminowy, ich ważność wygaśnie po roku. Jak wiemy, o wprowadzeniu obostrzeń w państwach członkowskich nie decyduje Unia Europejska, ale decydują właśnie władze poszczególnych państw, w niektórych krajach, takich jak Belgia, nawet władze lokalne. I w przypadku tej inicjatywy chodzi o stworzenie takich ram prawnych dla respektowania tych obostrzeń, ułatwień w dostępie do niektórych usług we wszystkich państwach członkowskich. Pamiętajmy, z inicjatywą tego certyfikatu wystąpiły państwa południa, których gospodarka w sposób szczególny jest uzależniona od turystyki. Wprowadzenie tego certyfikatu ma nastąpić już z początkiem wakacji tego roku.